Parafrazując naszą noblistkę Wisławę Szymborską, podobno pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. Szczęśliwie mamy je już za sobą, natomiast zdań, a więc opinii, usłyszymy w ciągu najbliższych dni bardzo wiele, zwłaszcza że, jak pięknie podsumowała Agnieszka, gości dobraliśmy doborowych, zgodzili się wziąć udział w dyskusjach przedstawiciele naprawdę topowych polskich spółek game devowych. Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Mateusz Witczak, mam przyjemność reprezentować portal PolskiGamedev.pl i prowadzić pierwszy, otwierający finał naszej inicjatywy panel zatytułowany Największe różnice w projektowaniu i finansowaniu gier single player oraz multiplayer. Kiedy mówiłem o doborowych gościach, miałem na myśli m.in. triumvirat przedstawicieli Creepy Jar. Łączą się z nami Krzysztof Kwiatek, Krzysztof Sałek i Michał Sawicki. Cześć panowie. Witamy. Jesteśmy co prawda bez Michała, ale witamy nie mniej serdecznie. No, z triumviratu zrobił nam się znakomity duet. Następni już będą soliści. Jest z nami również Marek Markuszewski, prezes Starward Industries. Cześć Marku. Cześć, witam wszystkich. Cześć Marku, witaj. Cześć, witam wszystkich. Untold Tales będzie reprezentował Maciej Łączny. Cześć, witam serdecznie. No i potrzebujemy jeszcze tylko w takim razie Piotra Babieny, prezesa Bloober Team. Cześć, witam was wszystkich. Panowie, jesteśmy w gronie bardzo zróżnicowanym. Chciałem wam zadać pytanie najpierw nawiązujące tyleż do panelu, co do sytuacji bieżącej. Jak być może wiecie, bo jesteście zapewne czytelnikami Bloomberga, nie tak dawno pojawił się tam reportaż na temat planowanego sequela Days Gone. Gry, która odniosła sukces w długim okresie, miała sprzedażowy długi ogon, też została przez graczy doceniona za sprawą udziału w abonamencie PlayStation Plus. Natomiast Sony, wydawca gry, nie było pewne właściwie, czy ten nowy tytuł, nowe IP osiągnie sukces. Dlatego nie pozwoliło twórcom z Bend Studios pracować nad sequelem. Zamiast tego dzieląc zespół na dwa takie człony, na dwa podzespoły, które pomagają Naughty Dog przy jakimś projekcie związanym z Uncharted i przy jakimś projekcie niezapowiedzianym. John Garvin, który już odszedł z Bend Studios, natomiast piastował funkcję drugiego reżysera i scenarzysty tytułu, podsumował to bardzo wymownym stwierdzeniem, pozwólcie mi na drobne przekleństwo: jeżeli kochasz jakąś grę, kup ją w pieprzonej pełnej cenie. Nie jest tajemnicą, że w game devie porażki mogą ponieść najwięksi. Myślę tutaj o BioWare'ze i Mass Effectie Andromedzie, myślę o Crystal Dynamics i Marvel's Avengers, czy o Eidos Montreal i serii Deus Ex. I zastanawiam się, czy to jest zwiastun tego, że w nadchodzących latach będziemy otrzymywać bardziej zachowawcze tytuły AAA-owe, w związku właśnie z rosnącym budżetem, a więc też rosnącym ryzykiem, i czy one będą... I czy będzie ich mniej? To jest może pytanie przede wszystkim do Piotra Babieny, którego Bloober Team zapowiedział w lutym ubiegłego roku zmianę strategii. Przypomnę, że spółka ma wydawać co półtora roku, co 2 lata jedną grę AAA, jak się w branży określa największe blockbustery, a jednocześnie we współpracy z partnerami opracowywać tytuły mniejsze. Jasne. Może jedna tylko poprawka. Nie będziemy robili tylko i wyłącznie AAA-ów największych. Będziemy robili te troszkę mniejsze AAA, w sensie takim, że nie będą to gry z wielkim, rozbudowanym światem, to nie będą gry, które będą na 100 godzin plus, tylko cały czas będą to horrory, tylko oczywiście troszkę większe niż dotychczas, czyli mówimy bardziej o skali Resident Evil. Tak, będzie mniej gier. W moim prywatnym odczuciu, jeżeli chodzi o blockbustery, tych blockbusterów będziemy mieli mniej, co zresztą widać chyba w ciągu ostatniego czasu, gdzie dużo tych tytułów, które było pierwotnie planowanych, albo jest kancelowanych, albo wydłużanych, co jakby będzie powodowało, że te duże tytuły faktycznie będą miały trochę bardziej pod górkę. Czy to źle? W mojej ocenie nie do końca, ze względu na to, że chyba zaczyna się takie ogólne myślenie całego rynku, że musimy dostarczyć chyba to, co jest najistotniejsze, czyli tą unikalność, to doświadczenie, o którym już wspominałem na kilku naszych poprzednich spotkaniach, Mateusz, bo wydaje mi się, że tak naprawdę my przestaliśmy konkurować tylko i wyłącznie z grami. My konkurujemy z każdym innym medium, czy to będzie film, czy to będzie Netflix, czy to będzie książka. To my musimy dostarczyć coś, dzięki czemu gracz będzie uczestniczył dalej. Natomiast ryzyko produkcji takich gier jest coraz większe ze względu na to, że Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której cyfry sprzedażowe wyglądają dobrze, czyli ktoś sprzedał set, milion, kilka milionów sztuk, natomiast później przy rozliczeniach okazuje się, że to nie były pełne ceny, tylko zdecydowana większa część gier sprzedawana była w tej cenie po promocji. No i tutaj trochę chyba musimy sami uderzyć się w piersi, bo przyzwyczailiśmy do tego graczy, że wypuszczamy grę, a potem miesiąc albo półtora miesiąca później tą grę można znaleźć w przecenie, a najczęściej 6 miesięcy później to ona już lata poniżej 50% tej pierwotnej ceny. No i ten gracz ma jakby oczywiście pretensje do dewelopera, że stworzył grę, którą on zakupił w dniu premiery, to dlaczego on przy kolejnej jego grze ma kupić ją na premierę, ma wspierać tego dewelopera, on raczej zaczeka na promocję, więc trochę nieuzasadniony był dla mnie ten wybór szefa Bend Studios, bo no okej, z jednej strony mają pełną rację, fajnie by było, gdybyśmy sprzedawali gry w pełnej cenie, ale to my ten system stworzyliśmy. A powiedzcie mi, czy w takim razie, pytanie już bardziej do ogółu, czy w takim razie nie byłoby sensownym wdrożenie takiej polityki, jak wdrożyło Nintendo, czyli takiego właśnie bardzo konsekwentnego bronienia ten, no, tytułów nawet już kilkuletnich, czy w mniejszej mierze Rockstar Games? Ja wiem, że to są najwięksi z największych, ale czy na przykład Bloober Team, nie wiem, Creepy Jar mogłyby sobie pozwolić na to, żeby no, trzymać swoje tytuły w pełnych cenach bardzo długo? Może zaktywizujmy przedstawicieli Creepy Jar. No tutaj jest jakby temat dla nas taki może nie tyle obcy, bo my jako Creepy troszkę inną ścieżkę wybraliśmy i plasujemy się w czymś, co się nazywa ogólnie Premium Indie, więc jakby AAA, no to na chwilę obecną nie jest nasza działka, no natomiast gdzieś tam to znaczy, jeśli chodzi o ograniczanie tych tytułów AAA-owych i to, że powiedzmy ten rynek, nie wiem, będzie dopuszczał trochę mniej tytułów tego typu, no gdzieś tam na wszystkich tych platformach też rodzi się mocny nurt indie. To pewnie wynika trochę z tego, że dostrzeżono Steama, dostrzeżono, że takie zwykłe tytuły produkowane w mniejszym gronie za mniejsze budżety też potrafią sprzedawać miliony, grube miliony kopii, także gdzieś tutaj to się wszystko uzupełnia, tak? Jeśli będzie mniej AAA i powiedzmy te tytuły będą węższe grono, to uzupełni się to takimi tytułami powiedzmy z tego rynku indie, który się rodzi i wchodzi na konsolę i nie wiem, chociażby tak by jak Green Hell, który też zaraz się pojawi na konsolach i widać, że jest też na to miejsce. A jeśli chodzi o politykę cenową, no też de facto my możemy tutaj się chyba wypowiadać głównie na bazie naszego produktu i z naszej perspektywy to działa tak, że no my nie mieliśmy większej przeceny niż 30%, a mamy produkt na rynku ponad 2,5 roku i to działa, także chętni cały czas się znajdują i my jakby jesteśmy osobiście może nie przeciwnikami wielkich przecen, ale no nie widzimy tutaj jakby powodu do tego, żeby naszą grę sprzedawać tym, że zrobimy obniżkę o 70% po kilku miesiącach czy po roku. To oczywiście, też trochę zależy jakby od specyfiki produktu, bo jeżeli produkt jest zamknięty, no to trudno się spodziewać, że on przez wiele miesięcy czy lat będzie dostępny w tej samej cenie. Obniżki są konieczne, natomiast produkty, które cechują się tym, że mają jakby regularne update'y, ten świat jest powiedzmy otwarty, dokładane jest mnóstwo nowych mechanik, obszarów nowych do gry. Wydaje nam się, że tutaj ta jakby polityka cenowa jest po prostu nieco inna niż przy tych zamkniętych tytułach i tu można rzeczywiście z tymi obniżkami jakby czekać dużo dłużej. Oczywiście czyli model sprzedażowy. Dokładnie, i model sprzedażowy i po prostu sama specyfika gry tutaj ma wpływ jakby na to. My robimy za darmo update'y wszystkie nasze, nie robimy płatnych DLC, więc też robiąc, pracujemy oczywiście, to nas zawsze kosztuje ileś tam czasami niemalże milionów złotych, żeby wyprodukować jakąś tam jakiś dodatek. Robimy, wypuszczamy to rynek za darmo, no ale jakby w odpowiedzi oczekujemy, że nie będziemy przeceniać tej naszej gry jakoś strasznie, no bo to wszystko się jakoś musi kręcić, tak? Więc skoro rozbudowujemy świat gry za darmo, to staramy się poziom cenowy naszej gry cały czas trzymać bardzo wysoko. No to jest to, co wspomniał Piotr. No jakby my sami też to stworzyliśmy jakby tą sytuację, więc te gry, które są powiedzmy w jakimś tam stopniu zamknięte albo zawierają płatne DLC-ki, no siłą rzeczy teraz po prostu muszą już jakby bazować na dyskountach. Panowie, jeszcze raz chciałem dopytać, ponieważ słusznie żeście wspomnieli, że Green Hell to jest przykład takiego premium indie, które potrafi się sprzedać w wielomilionowym nakładzie. Przypomnę, że niedawno spółka pochwaliła się zbytem na poziomie 1,5 miliona kopii, natomiast nie jest tajemnicą, że Green Hell ze względu na tę, no właśnie, otwartą strukturę ma niezwykle długi sprzedażowy długi ogon. Ja pamiętam, że wy przed wprowadzeniem koopa chwaliliście się, że gra się sprzedała w 400 000 egzemplarzy, co już było wynikiem budzącym uznanie. Natomiast po wprowadzeniu koopa błyskawicznie skoczyła ta liczba o 180 000, no a teraz mówię, 1,5 miliona. I zastanawiam mnie, czy wyście projektowali rozgrywkę od razu z myślą o multiplayerze, czy to był jakiś pomysł, który przyszedł dopiero później? No tutaj była sytuacja troszkę bardziej skomplikowana, bo my wiedzieliśmy, że ten typ gry mocno zostanie zboostowany multiplayerem, kooperacją w przyszłości. Natomiast wiedzieliśmy też, gdzie jesteśmy na starcie. No nie mieliśmy na to pieniędzy, nie mieliśmy odpowiedniego zespołu, więc no musieliśmy zrobić to troszkę inaczej niż to powinno w idealnym świecie powstać, tak? Czyli zrobiliśmy grę singleplayerową, wiedząc o tym, że kiedyś będzie trzeba w odpowiednim momencie, jak ona dorośnie na rynku, dorośnie kontentowo i powiedzmy będzie w stanie się już mierzyć z jakąś taką no, najlepszą konkurencją, że przyjdzie czas na multiplayer, przyjdzie czas na przerabianie tych mechanik, na przerabianie lokacji, świata i wszystkich tych rzeczy. Także tutaj pewne rzeczy zostały wykonane powiedzmy dwukrotnie. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy na starcie, to byśmy robili koop od początku. Ale tak, założeniem było to, że ten koop no musi tam być, bo widzieliśmy na przykładach, jaki daje to boost sprzedaży. No i jakby nie ma co ukrywać, że jest teraz taki trend na świecie grania wspólnie. I to można poobserwować po wszystkich dookoła, tak? Że fajnie po prostu gra się razem. My nigdy nie byliśmy jakimiś graczami takimi multiplayerowymi, bo jesteśmy powiedzmy oldschoolowymi graczami, tak. Także gdzieś to się wszystko po drodze urodziło, ale sami jak zaczęliśmy grać w multiplayera, w Green Hella w koopie, to zupełnie inne odkrycie nowej gry dla nas to było, więc jesteśmy w stanie zrozumieć, że ludzie czekają na grę, dopiero i kupią ją w momencie, kiedy ona będzie w koopie, bo tak było też z Green Hellem. Dostawaliśmy po prostu tysiące maili z pytaniem o Green Hella i kiedy będzie koop, no bo my wtedy kupujemy, tak? Bo gramy w The Forest i po prostu nie gramy w single. Gramy w survivale, ale gramy tylko w koopie i mamy paczkę kumpli. Jak tylko będzie koop, to Green Hell ląduje u nas. Pytam też dlatego, że jeżeli chodzi o polski game dev, odnoszę wrażenie, że zapoczątkowaliście coś w rodzaju trendu, to znaczy coraz więcej twórców przyznaje się w rozmowach prywatnych, tudzież w czatach inwestorskich jak Marek Markuszewski, że zamierzają ścieżką Creepy Jar podążać i zamierzają też jakieś elementy koopa wprowadzać. Przypomnę właśnie, że Marek Markuszewski niedawno podczas czatu inwestorskiego, no zresztą w ramach gamingu na giełdzie, zapowiedział, że zespół myśli o koopie. I zastanawia mnie, jak narracyjna gra przygodowa, bo tak jest The Invincible określane przez was, może właściwie ten koop otrzymać? Oraz drugie pytanie, czy ten plakat, który masz za sobą, to jest jakiś nowy, nieujawniony wcześniej artwork? To jest oczywiście opublikowany artwork, nasz drugi promo art towarzyszył Game Revealowi 15 września ubiegłego roku, także jak najbardziej znajduje się w przestrzeni internetowej, można go sobie znaleźć, nic poufnego, nic nowego. Natomiast jeśli chodzi o, odwoływałeś się do mojej takiej szerokiej wypowiedzi, która dotyczyła ogólnie przyszłości firmy, jeśli chodzi o koopa w stricte narracyjnej grze, jaką jest Niezwyciężony w tym momencie, nie mamy takich planów co do tego tytułu, natomiast no, głupio by było pozostać jakby ślepym czy jakimś takim zamkniętym na możliwości innych trybów rozgrywki niż tylko dla jednego gracza, także z Niezwyciężoną to jest bardzo trudno. I jeśli chodzi o inspirowanie się Creepy Jarem, to oczywiście to jest inspirująca firma, chłopaki, pod wieloma względami, natomiast tutaj trudno mówić o jakimś tam bezpośrednim naśladowaniu, my poszliśmy z pierwszym tytułem w bardzo innym kierunku, to też jest single player, myślę, że jeśli chodzi o replay value jest jakby to jest dużo niższy poziom, dużo bardziej zamknięta struktura. Jeśli chodzi o rozwijanie tego tytułu, to bardziej tutaj wchodzą w grę dodatkowe rozszerzenia fabularne albo nowe platformy, a wszelkie odważniejsze rzeczy to jest raczej kwestia drugiego tytułu. Dla mnie generalnie co-op i multi to jest prawie większe ryzyko, to jest dużo większa inwestycja. No, gracze, którzy po prostu siadają do gier multiplayerowych, spędzają dużo więcej czasu niż na singlach, więc nie ogrywają tak jak gracz singleplayerowy może ograć w miesiącu na przykład, nie wiem, 10 gier. Jak gracz multiplayerowy stricte siada na przykład, nie wiem, na pół roku albo lata w ekstremalnych przypadkach i na przykład oddaje się jednej grze albo, nie wiem, no, dwóm, trzem, jeśli ktoś jest naprawdę zapalonym graczem, więc to jest dużo bardziej kompetywny obszar, stworzenie gry, która nie dość, że jest dobra, to musi od początku mieć bazę użytkowników, więc no jest to większe ryzyko, większa inwestycja, więcej testów, więc no to jest coś, co my na przykład zostawiliśmy jako opcję na przyszłość, nie jako start. Myślę, że to by było za duże ryzyko startując jakby od tego modelu stricte multiplayerowego. Powiedziałeś takie bardzo ładne zdanie, że co-op i multi to jest trochę większe ryzyko, więc rozumiem, że to są takie frukta smaczniejsze, ale trudniej po nie sięgnąć, o czym coś może powiedzieć nam chyba Maciej Łączny z Untold Tales, a kiedyś z Techlandu. Kiedyś z Techlandu, zresztą nie tylko ja w naszym gronie. Odnosząc się do kilku kwestii, odnoszę się do tego, co powiedział Piotr na początku, potem Krzysztofy, to chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, jakby tych AAA i dużych gier faktycznie jest mniej, ale według mnie jest to pewna krzywa, która w pewnym momencie znowu zacznie zataczać koło, ponieważ dużo studiów powstaje teraz na bazie dużych AAA-owych studiów, ludzie rozłączają się, tworząc właśnie małe indie, ambitne studia, które znowu zaczynają produkować innego typu charakterystyczne gry, tworząc pewną modę na ten typ gier, tworząc pewną modę wokół tych gier. Potem naturalną koleją rzeczy staje się znowu konsolidacja pewna i to tak co parę lat taka tendencja gdzieś zatacza swoje koło. Nas z perspektywy wydawcy cieszy bardzo to, że tak naprawdę gdzieś jest ta sfera zawsze małych studiów, bo my się też plasujemy, tu odnosząc się do tego, co powiedział Krzysztof, plasujemy się w tej przestrzeni AA, Premium Indie i nas cieszy to, że jest bardzo dużo kreatywnych twórców, niewielkich studiów, takich od 2 do 20 osób, które chcą produkować ambitne i single-playerowe gry, które pozwalają właśnie na takie doznania indywidualne podczas grania kilka razy w miesiącu, na kilku tytułach równolegle, bo te gry nie wymagają przecież przejścia tego pełnego, wyobrażam sobie kompletnie granie w limbo, a równolegle przeskoczenie do innej, większej gry typu AAA, ale jednak single player, więc to jest tak, że my znajdujemy tą przestrzeń, właśnie odnajdujemy się w grach, które są single player, ale mimo wszystko mają coś, co nas wyróżnia i czego my szukamy, czyli tą historię. Czyli to jest ten dodatkowy twist, którego część graczy, tych takich hardkorowych graczy spędzających dużo godzin, szuka właśnie w multiplayerze, w kooperacji bądź właśnie w jakiejś rywalizacji online. My odnajdujemy to właśnie w tej przestrzeni związanej ze story, czyli z takim przejściem będąc bezpośrednim konkurentem na przykład do filmu, albo do książki, albo do komiksu, bo to mniej więcej jest ten time span, który ten gracz spędza, między 5, 6, 7 godzin. To jest mniej więcej dobra książka, którą można w tym samym czasie przeczytać, doznając podobnej historii. Ja, bardzo mi się podoba, tak, że tutaj... Przepraszam. No nie, ja chciałem się tylko do tego odnieść, także... Ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście tutaj z Piotrem macie bardzo celną uwagę, że właściwie konkurują teraz twórcy gier o czas. Natomiast zanim zapomnę, bo sięgnąłem sobie specjalnie po raport The Game Industry of Poland 2020, który już jest trochę zapewne nieaktualny, natomiast wynika z niego, że jeżeli chodzi o polski game dev, 39% studiów, które funkcjonują w tym polskim game devie wśród 440 liczy sobie 5 lub mniej osób, 40% od 6 do 16, więc właściwie nam funkcjonuje zasada Pareto, to znaczy 80% studiów to są studia małe lub bardzo małe, 20% zatrudnia rzeczywiście wiele osób. I chciałem się ciebie zapytać, Maćku, bo wy rzeczywiście chcecie przyciągać te zespoły, jako się rzekło, AA, Premium Indie. Czy wy szukacie również gier na polskim poletku? Tak, jak najbardziej szukamy. W związku z tym, że my odpaliliśmy spółkę we wrześniu 2020 roku, po prostu patrząc na plan wydawniczy 21, ewentualnie początek 22, nie znaleźliśmy idealnych kandydatów, takich parujących się z naszym timeline'em. Ale jak najbardziej rozmawiamy z kilkoma bardzo fajnymi studiami na temat kilku naprawdę fenomenalnych gier, które jeszcze nie zostały ogłoszone, więc jeżeli się uda wszystko, to na pewno tak. A odnosząc się jeszcze do tego Pareto, o którym powiedziałeś, no to myślę, że te cyfry nie będą, liczby de facto nie będą tak bardzo zróżnicowane na całym świecie, bo my widzimy tą tendencję, widzimy ile studiów kontaktuje się z nami z całego świata i ten właśnie przedział między 6 a 20 to jest bardzo popularny przekrój, który nam w tym segmencie bardzo odpowiada. Natomiast powiedziałeś, że być może się te studia będą konsolidować w przyszłości. No z tego co ja widzę, właściwie dążą teraz do pewnej fragmentaryzacji, to znaczy CD Projekt zapowiedział, że będzie produkował 2 gry AAA-owe jednocześnie. Inna rzecz, że to jest chyba trzecia ich tego typu zapowiedź, z tego co pamiętam. Flying Wild Hog tworzą 3, jeżeli nie 4 gry w tym momencie. People Can Fly też 3 gry na ten moment. Jeden zespół rozwija Outridersów, mamy 2 jeszcze nieujawnione projekty. 11-Bit Studios 3 projekty, również nieujawnione. Bloober Team przynajmniej 2 projekty, z tego co mi wiadomo, aczkolwiek nie wiem. Czy mimo wszystko, właśnie ze względu na to, że to ryzyko jest coraz większe, że te budżety są coraz większe, że też, nie ukrywajmy, trzeba płacić deweloperom coraz więcej. Nie będziemy, nawet te duże studia, liczące sobie po kilkaset osób, nie będą dążyć do tego, żeby dzielić pracę między kilka różnych projektów i fragmentaryzować swoje zespoły. Znaczy, moje zdanie jest takie, że każde duże studio w jakimś stopniu musi też dywersyfikować ryzyka. To są jednak pipeliny, które to pewnie się wypowiedzą chłopaki lepiej. Ja mam swoje doświadczenia z poprzedniej firmy, gdzie można w ten sposób zdywersyfikować pewne fragmenty cyklu produkcyjnego, które wymagają mniej bądź więcej danego typu talentu, który jest w danym momencie używany, więc one dobrze jak pracują sobie na zakładkę. No ale to jest moje zdanie i wydaje mi się, że mówiąc o studiach, które ma 600 czy 700 osób, przy dzieleniu tego na pół dalej mówimy o AAA-owych studiach i zespołach, które zajmują się tymi tytułami. To nie są zespoły 2-6-osobowe i do takiej dywersyfikacji myślę, że w przypadku tych studiów, o których mówisz, to nie dojdzie. Z drugiej strony widzimy też, na rynku amerykańskim, gdzie ludzie odchodzący z dużych studiów typu Rockstar zakładają studia 15, 20, 30-osobowe, dalej tworząc produkty triple bądź co najmniej AA. I to o tej dywersyfikacji mówiłem w przypadku naszego kierunku rozwoju. Rozumiem. Jeszcze w takim razie odbijam piłeczkę do Piotra Babieny. Pytanie podstawowe, czy ja się mylę mówiąc, że Bloober Team w tym momencie pracuje nad 2 projektami, czy może jest ich więcej na przykład? Nie, my przyjęliśmy sobie założenie, że będziemy pracowali nad 2 tytułami jednocześnie, natomiast od czasu do czasu prowadzimy prace preprodukcyjne nad powiedzmy 3 tytułem, który gdzieś tam w tle powstaje, więc takie założenia są w zależności od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o development pozostałych gier. Natomiast ja się jeszcze odniosę do tego, co mówił Maciek wcześniej i pełna zgoda, że tak będzie się działo, że te duże firmy będą realizowały większą ilość projektów. Natomiast chyba też znamienne jest to, co mówimy o dywersyfikacji ryzyka. Ja kiedyś powiedziałem, że dywersyfikacja ryzyka jest dla tych, którzy nie wierzą w ten projekt, nad którym pracują, czego przykładem jest chociażby Creepy Jar czy Starward, którzy realizują dzielnie swoje projekty i muszą w nie wierzyć, bo gdyby nie wierzyli, to prawdopodobnie by się to nie udało. Natomiast mam takie wrażenie, że wiecie, chodzi o to, jakie jest DNA studia. Bo my tutaj dużo mówimy o pieniądzach, mówimy dużo na temat tego, jacy są konsumenci, ale chyba też trzeba coraz jaśniej sobie powiedzieć, że to, jacy pracownicy u nas są, jaką oni tworzą kulturę organizacji, jak tworzą pipeliny, to jest najważniejsze tak naprawdę z punktu widzenia zarządzającego studiem. I mam takie wrażenie, że gdybyśmy robili teraz jeden tytuł i robilibyśmy go przez 3-4 lata, to bez względu na to, czy będziemy mieli te mityczne crunche, czy będziemy mieli mityczne premie, czy cokolwiek innego tam sobie nie wymyślimy, to dochodzimy do momentu, w którym ci ludzie po prostu będą wypaleni. No, słuchajcie, oni pracują 4 lata nad danym projektem i w pewnym momencie mają dość. I albo odejdą z naszego studia, pójdą sobie gdzieś indziej, albo damy im taką możliwość, żeby mogli u nas znaleźć inne miejsce kreatywne. I to jest, myślę, też powodem, dla którego dosyć duże studia decydują się na ten krok, w którym mówią, będziemy realizowali więcej niż jeden projekt, a nawet jeżeli będziemy realizowali jeden, to prowadzimy pracę preprodukcyjną. Ci, którzy potrzebują odskoczni, to znajdują go w tej samej firmie. Krzysztofowie, bo nie jest tajemnicą, że pracujecie nad projektem Chimera jako Creepy Jar, który z tego co pamiętam się ukaże za około 2-3 lata. Część zespołu jeszcze oczywiście poświęca siły i moce przerobowe na dodatki do Green Hella, na Spirits of Amazonia. Czy jest jeszcze w planach jakiś projekt trzeci? Jakaś nawet preprodukcja? Takich ścisłych planów oczywiście jeszcze nie mamy, natomiast siłą rzeczy gdzieś tam sobie myślimy oczywiście o Green Hellu, natomiast jakby o drugiej części Green Hella. Natomiast no to w tym momencie jest jeszcze w ogóle za wcześnie, żeby planować jakąkolwiek preprodukcję. Gra jest, wciąż się przyzwoicie sprzedaje, my mamy jeszcze przed sobą sporo dodatków, także na tą chwilę to jest raczej taka świadomość, że ta gra na 90% kiedyś powstanie, natomiast nie ma żadnych konkretów. Tak, to jest jeszcze troszkę w naszym przypadku kwestią jakby etapu rozwoju studia, bo gdzieś tutaj rozmawialiśmy tak o tych większych studiach, które dzielą to ryzyko, tworzą parę produktów równolegle. My tam po prostu jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. I dla nas jakby też jest istotne, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, na co nas stać w danym momencie i jakąś taką strategię sobie planować bieżącą, żebyśmy byli w stanie podołać tym zadaniom. Także no w naszym przypadku wciąż jesteśmy studiem, które jest w stanie pracować nad jednym dużym projektem. Green Hell powiedzmy, że no jest już zrobiony, tak? Powstają content update, jakiś tam mniejszy zespół wciąż go rozwija, natomiast no, jesteśmy w stanie zasobami naszymi podołać jednej produkcji i podejrzewam, że dopóki gdzieś tam firma nie przekracza 100 osób, no to ciężko jest się rozdrabniać. No jeszcze wiadomo, w jakie produkcje celujemy. No, my celujemy w premium indie. Ciężko to sobie wyobrazić, żeby można było nawet, nie wiem, w 50 osób zrobić 2 projekty równolegle. No bo to jest też kwestia jakby kierowania tymi projektami, zarządzania tymi ludźmi. Ja jeszcze tylko chciałem tutaj dorzucić jedną rzecz a propos, tak mi przyszło do głowy, że być może poza samym kwestią ryzyka i rozkładaniem tego na parę projektów, to wydaje się, że jest tutaj coś też związanego z tym, że często jest tak, że jak firma produkuje jakąś grę, każdą, mniejszą, większą, to jest taki moment, kiedy zwalniają się pewne zasoby. Tak naprawdę nie ma co z tymi zasobami zrobić przez następne czasami 1,5 roku. Wyobraźmy sobie, nie wiem, team graficzny, grafika gdzieś tam się kończy, programowanie jeszcze pracuje, i czasem jeszcze przez rok potrafi programowanie pracować, a team artowy już nie. W tym momencie jakby drugi IP jest super rozwiązaniem, bo możemy gdzieś tam przekierowywać sobie te zespoły i się wspomagać. A powiedzcie mi panowie, czy na bazie waszych doświadczeń z Green Hellem, kiedy jakoś rzekło, no mieliście niesamowicie długi sprzedażowy ogon, poniekąd właśnie dlatego, że gra zaczęła w early accessie, później był release, później regularne content update, co-op, teraz Spirits of Amazonia, no część pierwsza z 3. Czy Chimera również w takim modelu zadebiutuje i czy już od początku myślicie o kooperacji? Tak, myślimy o kooperacji jakby od samego początku, to jest takie główne założenie, przy czym jeśli chodzi o model jakby wydania, czy to będzie full release, czy to będzie early access, to dla nas jeszcze na tą chwilę jest troszeczkę za wcześnie powiedzieć. Jesteśmy tak naprawdę dość na dość wczesnej fazie, skończyliśmy preprodukcję, już produkcję właściwą zaczęliśmy, natomiast jeszcze chcemy się przyjrzeć trochę rynkowi, jak rynek niewiele się jakby w tym temacie zmienia, natomiast tak jak wspomniałeś Mateusz, do premiery gry jest jeszcze sporo czasu i chcemy też zobaczyć, jak rynek wciąż odbiera early access, czy to jest rzeczywiście to, co my mieliśmy tam te 2,5 roku temu, że ten early access to był rzeczywiście taki no, wciąż fajna metoda jakby komunikacji z graczami, oczywiście też sprzedaży gry, monetyzowania jej. Natomiast my oczywiście wyciągnęliśmy jakby mnóstwo cennego feedbacku z community, także ta decyzja to jest jeszcze przed nami. To jest w ogóle bardzo fajny model sprzedaży i on nam się sprawdził. Tak. I jakby, no, oczywiście nie my go wymyśliliśmy, tylko podpatrywaliśmy sobie jak to robią inni i nie wykluczamy faktycznie, że pójdziemy tą drogą, ale to już było z troszkę innych powodów, bo teraz powiedzmy finansowo stać nas, żeby zrobić grę do końca, zrobić jedną premierę, nawet na konsolę. No tylko pytanie, czy coś nam tutaj fajnego nie ucieknie, jeśli byśmy zrezygnowali jednak z takiego modelu, jakim poszedł Green Hell. Jedną rzecz chciałbym dodać, jeżeli mogę, bo chłopaki zauważyli, i wszyscy w sumie o tym gdzieś wspominamy, może nie tak bezpośrednio, to jest to, w jaki sposób musimy słuchać i analizować zachowania community. Ostatni rok bardzo zmienił zachowania nie tylko graczy, ale odbiorców, konsumentów globalnie w różnych aspektach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby zmieniły się też realia. Early Access już wygląda inaczej, tak jak chłopaki stwierdzili. Mamy modele subskrypcyjne na dużych platformach, które też zmieniają krzywe zachowania graczy, jak często do ilu tytułów mają dostęp, w jakiej cenie. Więc te wszystkie elementy, patrząc na to, mocno wpływają na przykład na to, w jaki sposób my jako publisher patrzymy na kształtowanie polityki cenowej. O tym też rozmawialiśmy na początku panelu. Więc to są bardzo wszystko skomplikowane i powiązane ze sobą mechanizmy, które zaczynają się tak naprawdę od analizy docelowego gracza dla każdej konkretnej gry i też różnicowania go per platforma, bo jednoznacznie można powiedzieć, że gracz Xboxowy czy PC-owy zachowuje się inaczej, myśli inaczej o grach niż na przykład gracz, który gra na Nintendo, jest stricte graczem switchowym. Więc to też wszystko jest dosyć skomplikowanym mechanizmem, raz, że do ustalenia ceny, dwa, do ustalenia polityki cenowej i wyprzedażowej i obniżania tej ceny bądź nie obniżania, więc to wszystko ma swoje głębokie konsekwencje i de facto to, co chcę powiedzieć, że to nie jest łatwy proces, szczególnie dla dewelopera, który na przykład jest self-publisherem i musi się z tym wszystkim mierzyć osobiście wewnątrz swojego zespołu. Maćku, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, ponieważ tutaj Krzysztof Kwiatek i Krzysztof Sałek chwalą koopa i bardzo słusznie. Marek Markuszewski ze Starward Industries myśli nad implementacją takich rozwiązań. Natomiast no, nie jest tajemnicą, że pracowałeś w Techlandzie, który co prawda no, jego Dying Light jest cały czas ogrywany w koopie. Ma, jeżeli chodzi o multiplayer, jedno doświadczenie przykre. Myślę tutaj o Dying Lightie Bad Bloodzie, który zadebiutował we wrześniu 2018 roku, maksymalnie przyciągając 450 wówczas graczy, co nie jest wcale wynikiem dobrym, a wpisywał się w bardzo popularny wówczas nurt gier Battle Royale. Był oferowany w cenie 80 zł, nie zadebiutował jako free to play. W końcu Techland go po jakimś czasie udostępnił za darmo, ale wciąż te piki nie były znaczące. To 1,3 tysiąca wciąż to jest rekord równocześnie grających przy 45 tysiącach Dying Lighta. Moje podstawowe pytanie, co nie zagrało? Czy wyście nie wyczuli community, czy zaoferowaliście złą cenę? Co poszło nie tak? Nie chciałbym się tu wypowiadać na temat polityki techlandowej, bo to już jest dla mnie część historyczna, więc pewnie warto byłoby zaprosić kogoś z Techlandu, kto mógłby o tych decyzjach opowiadać więcej. Ze własnego doświadczenia wiem, że po pierwsze to nie był Battle Royale, więc zostaliśmy przyklejeni za bardzo do Battle Royale i z tego... Brutal Royale, sami to określiliście. Brutal, tak, ale to już jest gra, to była gra słów i tak naprawdę marketing w dużym stopniu. Jednak chodziło o sytuację, której nasza infrastruktura bazowała na infrastrukturze koopowej, świetnie sprawdzonej w Techlandzie i świetnie sprawdzonej przy Dying Light'cie, bo jednak ta gra nabierała, tak jak dużo innych gier, rumieńców w koopie. Sam grałem głównie w koopie w tamtym przypadku, bo bardzo do dzisiaj pogrywam w koopie w Dying Light'a, więc to jest ta przestrzeń, w której bardzo cenię produkt. To podjęliśmy pewną próbę, trafiliśmy na pewien wybuch tytułów, które poszły w ilości graczy. My chcieliśmy pójść w jakość tej rozgrywki w innym kierunku. No i tak jak w niektórych przypadkach nie zagrało. Z drugiej strony wiem, że zespół technologiczny i zespół designerski bardzo dużo się na tym nauczył. To są rzeczy, które są bezcenne z perspektywy funkcjonowania długofalowego studia nauki dla technologii, nauki dla designu, więc to są rzeczy, których też udało nam się sporo rzeczy poprawić po stronie infrastruktury właśnie multiplayerowej, bo nasza gra bazując na tym samym, częściowo tym samym narzędziu potrafiła synchronizować 12 graczy w rozgrywce, a nie jak w bazowym koopie kilku mniej. Więc to są takie bezcenne nauki, które są z tego tytułu wyciągnięte. Ja osobiście jestem jednak mimo wszystko grajem singleplayerowym i tych gier singleplayer szukam. Dying Light jako produkcja też dostarcza świetną rozgrywkę singleplayer i można w nią grać i ciesząc się Dying Lightem też w trybie singleplayer, story mode. Marka Markuszewskiego chciałem z kolei podpytać o inną kwestię, mianowicie no, nie da się ukryć, że Starward Industries jeszcze czeka na swój debiut i bardzo mnie zastanawia, jak przy tych rosnących budżetach i tych rosnących oczekiwaniach graczy, coraz większej konkurencji, no właśnie, tak jak wspomniał Piotr Babieno, nie tylko względem twórców gier, ale generalnie twórców jakiegoś kontentu, twórców literatury, twórców filmów, twórców seriali, amortyzować koszty, to znaczy czy wy jako Starward Industries korzystaliście, nie wiem, z Gamina, z Szybkiej Ścieżki, z Kreatywnej Europy, ubiegaliście się o dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Oczywiście rozważaliśmy i nawet przymierzaliśmy się do tego, natomiast nie ukrywam, że z jakąś pewną dozą sceptycyzmu, ponieważ w moim postrzeganiu są to mimo wszystko rzeczy, które bardzo absorbują i bardzo wpływają na taki naturalny cykl deweloperski, nie idą trochę ze sobą w parze i mimo wszystko chcieliśmy się w pełni skupić na tym, całą swoją energię na projekcie i generalnie poszliśmy inną drogą finansowania, drogą nazwijmy to giełdową i jakby prosto ustawiliśmy nasz plan, że tak się finansujemy i za te pieniądze realizujemy, nie wchodząc w jakieś takie komplikacje na tym etapie, po prostu ceniliśmy, że to no, bardziej nam utrudni niż pomoże, mimo że potencjalnie wygląda to jak jakiś taki zastrzyk pieniędzy bezwrotny w dużej mierze, to jednak pociąga za sobą no, pewne komplikacje, których chcieliśmy uniknąć. Czy inne zdanie na ten temat ma Piotr Babieno, ponieważ Bloober Team, wiem z pewnych źródeł, korzystał z różnych źródeł dodatkowego finansowania, podobnie zresztą jak Drew Distance, jego spółka zależna. Słuchajcie, tak, to jest dosyć skomplikowany temat i on zazwyczaj chyba zależy od tego, jakie plany ma spółka. Powiem szczerze, że my na samym początku swojej działalności popełniliśmy chyba wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o pracę z dotacjami i pozyskiwanie finansowania, tylko to było kilkanaście lat temu, w związku z tym te warunki finansowe były zupełnie inne, nie było inwestorów, którzy inwestowali w branżę gier wideo. Korzystaliśmy z dotacji unijnych po to, żeby mieć cash flow pozytywny, żeby móc płacić swoim pracownikom i szukaliśmy rozwiązań, które odciągały nas, tak jak Marek tutaj powiedział, od tego, co powinno być głównym elementem, czyli tworzenia gier. Natomiast od chyba momentu, kiedy zmieniliśmy strategię na to, że będziemy realizowali horror jako nasz główny gatunek, czyli tam w okolicach roku 2015, postanowiliśmy, że jeżeli będziemy składali jakieś wnioski na dofinansowania, to będą to dofinansowania, które są związane całkowicie z tym, co realizujemy. Czyli jeżeli powiedzmy tam 1/4 tego projektu, który teraz realizujemy, stanowią prace B+R, które są elementem tej naszej gry, to my to będziemy robić, to będziemy aplikować, ale z założeniem, że my i tak te pieniądze wydamy. Czyli bez względu na to, czy tą dotację byśmy dostali, czy nie, to one zostaną wydane, a jeżeli możemy dostać dotację z tego tytułu, no to super, to bardzo dobrze, bardzo się cieszymy i będziemy w stanie wtedy pewne rzeczy przyspieszyć. No i to jest takie założenie. A czy chyba nie ma właściwie odpowiedzi dla każdego studia. Każde studio musi podjąć swoją decyzję i zastanowić się, na co woli położyć energię i co jest istotą kolejnych produkcji jakiegoś tam średnio i długoterminowego planu. A powiedzcie mi, to będzie pytanie do ogółu, chociaż siłą rzeczy Piotr Babieno również będzie miał tutaj sporo do powiedzenia. Jak postrzegacie fakt, że na rynku się w ostatnich latach pojawiło sporo abonamentów? Bo teraz się rzeczywiście przytacza dyskusja, czy te abonamenty wpływają na sprzedaż negatywnie czy pozytywnie. Mamy i Game Pass, i PlayStation Plusa, i Play'a, i abonament Ubisoftu, Humble Choice, a na pewno jeszcze wielu nie wymieniłem. I właśnie zastanawiam się, czy na przykład oferowanie gry w Game Passie już w dniu premiery to jest dobry pomysł. No i właśnie to przede wszystkim pytanie do Piotra, którego The Medium zadebiutowało no już pierwszego dnia w tymże abonamencie. Słuchajcie, no my konstruując jakieś tam plany związane z grą, zawsze staramy się myśleć o tym, aby to było bezpieczne dla studia, bezpieczne dla akcjonariuszy, bo już nieraz historia pokazywała, że są fantastyczne studia, które mają świetny zespół, produkują grę, która powinna być sukcesem, bo jest drugą, trzecią czy czwartą częścią danej serii albo spin-offem danej serii i wydaje się, że to powinien być sukces, a potem okazuje się, że tak nie jest. W związku z tym my, konstruując swój biznesplan dotyczący Medium, zakładaliśmy, że w jakiś sposób to ryzyko, no bo nie ukrywajmy, Medium to był tytuł, który był ryzykowny ze względu na to, że wprowadzał jakieś nowe mechaniki, które dotychczas wcześniej nie były stosowane w branży gier wideo. No i stąd korzystaliśmy z dotacji unijnej chociażby właśnie na ten system dwuekranowości. No i też założyliśmy sobie, że prawdopodobnie będziemy mieli partnera technologicznego, który nas w tym wesprze, ale to nie był główny element, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoftem. Głównym elementem, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoftem, była promocja. Słuchajcie, o ile tytuły, które są drugą, trzecią częścią albo jakimiś dużymi produkcjami, które mają wsparcie, czy to wydawcy, czy są wydawane przez dewelopera, który ma ugruntowaną pozycję na rynku, no to tutaj raczej nie ma problemu z tym, żeby ten marketing zrobić. Natomiast w przypadku mniejszych produkcji albo produkcji, które mają dopięty co prawda budżet deweloperski, natomiast nie mają jeszcze tego budżetu marketingowego, to boost w postaci promocji ze strony format holdera jest niesamowity. Więc ja jestem całkowicie przekonany, że dla Medium to, że my mieliśmy partnera, tak samo zresztą jak poprzednio przy Blair Witch, to była kwestia być albo nie być całej marki. I my w tej chwili oczywiście mamy jakiś wynik finansowy związany z każdą z tych produkcji, ale w przyszłości jestem przekonany, że zarówno o Medium, jak i o Blair Witch bardzo dużo ludzi na świecie słyszało, a poza tym słyszało też o studiu Bloober Team, co jakby powoduje, że przy naszej kolejnej produkcji będziemy mieli łatwiej. A czy to jest właściwy kierunek, czy zły kierunek? No, chyba może sobie każdy z nas taką szybką sondę zrobić, ile abonamentów opłaca w różnych systemach i zastanowić się, z ilu tych abonamentów w ostatnim czasie był w stanie zrezygnować, bo to chyba też jest dosyć duży problem, jak zrezygnować z czegoś, co się już opłaca. To na koniec, Piotrze, pytanie, cóż to za ptaszek ci ćwierka tam w tle? To otwarte okno, także wiesz, za oknem bliżej przyrody. Bliżej przyrody. No my się znaleźliśmy niezwykle blisko i game devu, i świata inwestycji. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w naszym pierwszym panelu. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Maciej Łączny, Untold Tales, Marek Markuszewski, Starward Industries, Krzysztof Kwiatek, Krzysztof Sałek, Creepy Jar. Dziękujemy bardzo. Oraz Piotr Babieno, Bloober Team. Dziękuję wam wszystkim, panowie. Bardzo serdecznie i już teraz zapraszam na nasz kolejny panel. Goście Pawła Hykmana opowiedzą o tym, jak utrzymać community, jak tworzyć community, jak community zmieniło się podczas pandemii. Zostańcie z nami.